Dzień dobry, Reni Perek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Szanowni Państwo, pracowite elfy meldują się w drodze na basen. Ja lecę do pracki. Rafał, no trudno. Ja idę na zajęcia. Też do pracy, ale innej. Innej formy. Proszę Państwa, tak to wygląda. W tym tygodniu prowadzimy wszystkie zajęcia sportowe w klimacie mikołajkowym, także jesteśmy w swoim żywiole, nie dość, że vlog masowo świątecznie, to jeszcze w wodzie. Drodzy Państwo, meldujemy się tutaj z rodzicami właśnie w drodze do Łodzi, jedziemy, Ada została w pracy, a my wyruszamy tutaj na szaleństwo zakupowe. Drodzy Państwo, nasz pierwszy przystanek, idziemy do Orange'a z rodzicami załatwić tutaj pewne sprawy dotyczące jeszcze pakietów, telefonów, zorientować się, czy nie możemy przypadkiem jakiegoś telefonu sobie wziąć. Także przyjechaliśmy tutaj, jesteśmy przy Silver Screenie w Łodzi, przy Galerii Łódzkiej i załatwiamy, Łódź tętni życiem. Co prawda w Orange'u nie udało się załatwić tej sprawy, którą próbowaliśmy, lecz idziemy działać dalej. Teraz przyjechaliśmy do Decathlonu, ponieważ jak wiecie, zepsuła nam się pompka i po prostu musimy ogarnąć jakąś nową. Myśleliśmy w ogóle o akumulatorowej, zobaczymy co tu jest i jak to tam wygląda. I już. Na samym końcu poprawa, tak? Na samym końcu. Dobra, udało się załatwić jedną sprawę. Mamy już pompkę akumulatorową. Tutaj dostaliśmy od rodziców na Mikołajki, także teraz każdy ma teraz będzie wypełniony. Możecie teraz pompować. Tak, możemy pompować już na całego. Dokładnie. I już nie płucami teraz, tylko elektryką. I ruszamy dalej do manufaktury. Będziemy chodzić po sklepach po prostu. Przed świętami pewnie będzie dużo ludzi. W sklepach również będziemy łazić, także idziemy. Zobacz, jaki wielki piernik. A jak ciepło.
A co? O tak. Ale piernik jest fajny ciastek, nie? Szanowni Państwo, melduję się po pracy i zawieram Was do domu. Drobna zmiana planów, po drodze wskakujemy jeszcze do sklepu. No, powiem Wam, poszalałam, zrobię hol zakupowy. Uwaga, uwaga, kupiłam chleb. I przypomniało mi się, w ogóle ja już taka jestem jakaś pod wieczór dzisiaj nieprzytomna, że pojechałam do domu, pod dom, ale w sumie pomyślałam, że co ja w sumie zjem. I coś tam mam inne rzeczy, ale jednak gluten wygrywa i zjadłabym jakieś kanapeczki. Także przyjechałam teraz po chlebek, wsiadłam i mi się przypomniało, że miałam jeszcze jechać do paczkomatu. Także tak błądzę troszeczkę, ale no cóż, tak Rafał mnie dzisiaj zostawił i po prostu już nie wiem, co ze sobą zrobić. No. A tak naprawdę jestem mega głodna, także ten chleb mnie uratuje, ale jeszcze w drodze chcę zgarnąć paczki. Podjechałam pod paczkomat i teraz się wczytałam w komunikat, że paczka czekała na mnie w samochodzie kuriera, by jak najszybciej mi ją dostarczyć. Tylko, że czekała do konkretnej godziny, a już jest później. I teraz nie mam żadnej informacji o tej paczce i to jest mega dziwne, chociaż nie jest jakieś szczegóły, ale to jest o tym odbiorze przy samochodzie. Muszę to ogarnąć. Akurat w aplikacji wskoczyło mi powiadomienie o paczce, także mogę ją odebrać w paczkomacie normalnie. Nie wierzę, muszę iść tak z powrotem do auta, ale sobie nie wziąłam maseczki. Ja już dzisiaj wracam do domu i nigdzie nie wychodzę. Jeszcze nie wzięłam czapki i tak mi zmarły uszy, a przeszłam 15 metrów. Jest naprawdę już tak vlogmasowo, bym powiedziała. Paczkę mam, chlebek mam, lecę do domku coś zjeść. Skoro na dworze nie miałam czapki, to założyłam ją w domu. Wygrzałam sobie zatoki i w ogóle muszę dzisiaj troszkę wypocząć, stąd ten widok. Ogarnęłam tu sobie przestrzeń i będę troszkę chillować dzisiaj. No cóż, nie będą to jakieś fancy kanapeczki, bo na pierwszy głód pójdzie chleb z pasztetem. No ale tak to, tak wygląda życie. Wczoraj, wiecie, na wypasie kanapki drwala, a dzisiaj, no ale równie smaczne, prawda? Tylko mi tu keczupu jeszcze brakuje, lubię takie połączenie. Proszę. Jak vlog masowo, żeby to chociaż był pasztet taki świąteczny, to jeszcze by przeszło, ale nie podpisałam się tą kolacją, aczkolwiek wrażenia smakowe będą na pewno satysfakcjonujące. Ale to dopiero pierwsze danie tej kolacji, a ja dzisiaj jestem mega, 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 hiper, super głodna. Odpalam tryb herbatkowy. A że ostatnio oboje działamy cały czas na pełnych obrotach, to troszeczkę chcę nas wzmocnić, doładować. Robię właśnie sałatkę, wrzucę co tylko mam. W sensie, no to mi nie bardzo tu pasuje. To będzie do herbatki, a sałatkę zrobię jak najbardziej również konkretnie witaminową. Co tam jakieś kino domowe będziemy kupować? Proszę bardzo. Netflix. O, działam w kuchni i zaraz się dowiecie, co będę oglądać. Nie, później powiedzą tytuł. W śnieżną noc.
Nie zdążyłam jeszcze dodać wszystkich dodatków, a to się okazało, że czas robić drugą herbatkę, bo Rafał właśnie wpadł. Wjeżdża kolacja numer dwa, właściwie drugie danie można powiedzieć. Mamy tutaj miks sałat, paprykę, siemię lniane, olej lniany, mozzarellę, pomidorka, paprykę chyba już mówiłam i cebuli całkiem sporo, żeby nas tutaj trzymała w zdrowiu. Chlebek razowy i pesto. Zielone. No i herbatka też taka całkiem konkretna, bo tutaj na bazie czarnej herbaty taki grzaniec z pomarańczą, imbirem i miodem gryczanym. Nie tylko ja nie mam mocy, właściciel drugiego kubeczka również, ale jest coś na doładowanie. Fantastyczna sprawa, szalenie miła, bo dzisiaj dostaliśmy taką piękną paczkę i czujcie, że ja akurat w ciemnym pokoju ją odłożyłam, a później wchodzę, patrzę, że to jest podświetlone. To jest jakimś specjalnym, nie wiem, markerem napisane, czy jakimś takim... Obstawiam marker, że to był marker fluorescencyjny. Niesamowita rzecz. Zabiorę te herbatki tutaj, żeby nie było zbyt niebezpiecznie, bo w moim wykonaniu, w moim otoczeniu nie powinno być takich rzeczy w ogóle. W twoim otoczeniu nikogo nie powinno być, Grażyna. Drodzy Państwo, widzicie, ja Gadeusz tutaj mamy. Co to jest? Co to Rafał, nie musisz już, Adzie, szukać kwiatków. Uwaga! No co, jak nie musi? O Jezus, Maria, o mój Boże, zobaczcie. Co to za ilość? Zobaczcie. To jest sugestia, żebyśmy zobaczyli, czy okay. To się myli. Okej. Ja przepraszam, ja nie zapowiedziałam. Ja myślałem, że to jest jedno albo dwa mydełka, a to jest jednak trochę tego jest. Słuchajcie, już wam tu wstukuję. Okej. Jaga the Witch. Wow. To jest ta czarownica. Wow. I słuchajcie. Ona chyba tylko wyczarowała tutaj to wszystko. No chyba. A, nie ogarniam. Ale zobacz, tu nie są same mydełka. Tu masz Flower Litchi. O. Nie. Tutaj szalone kobiety, dziewczyny takie piękne nam tutaj takie tutaj podrzucają. Tak, i takie właśnie mydełka robi. Agnieszka właśnie zajmuje się. Nie mogę, przepraszam, się skupić. Ale zobacz, nie to Litchi Bowl. Produkcją mydełek, bardzo. Jakie to jest piękne. Ale zobacz, co my tu mamy w ogóle jeszcze. Co to jest? Mokate Candy Shop, zobacz. Wow. Grażyna. Ja dopiero dotarłam do tej rzeczy. Biała herbata, kwiat gomfreny kulistej. No to rzeczywiście, kwiatków jest tu pod dostatkiem. Zaparzymy w wazoniku zaraz. Ale ciekawe to jest. Wow, jaka fajna, kwitnąca herbatka. To też jest coś super ekstra. Makaroniki, oh no. Ale te cudeńka, no nie mogę. Zobaczcie, jakie tutaj kształty fajne. Łapki. Łapka, kotka. Ja ostatnie zdjęcie, jak widziałam u Agnieszki, to halloweenowe. O, reniferek! Dzień dobry, reniferek jest! Wow! Edycja świąteczna na całego. No, bałwanek. Jejku! Ja myślę, że po prostu, nie wiem, zaraz tą łazienkę zamienimy w takie kolesko. Piękne, naprawdę piękne. Co masz? Śnieżynki. Śnieżynki. Wyczuwasz jakieś zapachy? Na razie niewyczuwalne, aczkolwiek ponoć również świąteczne. I tutaj, o przepraszam, to jest wszystko wyjaśnione, obracamy, tak, to zbyt skomplikowane było, żebyśmy się zorientowali. A, tu są jeszcze napisy. Śnieżynka glicerynowa z kozim mlekiem, o zapachu pomarańczy z cynamonem. Jest za ta ważności. Piękne, i tutaj mamy piękne. Łapka glicerynowa z kozim mlekiem o zapachu czekolady. No tak, to łapka tutaj trafiło w gusta, trafiło w gusta. Bałwan glicerynowy z trzema masłami o zapachu wigilijnym. Wow. Jak właśnie wigilia u Agnieszki. No bo tutaj przez folię to ciężko pewnie będzie wyczuć, to by trzeba otworzyć, ale jeszcze nie otwierajmy. Ale to jest taka sama sprawa jak... W ogóle takie zdolne dziewczyny są u nas w mieście, bo chciałam nawiązać do naszego kalendarza adwentowego. Tak, tak. Pierniczki z domowej fabryczki. Teraz Agnieszka, Jaga the Witch i tutaj właśnie mydełka. Ja w ogóle myślę, żeby fajnie było podsumować, szczególnie w tym trudnym czasie dla wszystkich przedsiębiorców małych i dużych. Ja, jak jesteście zainteresowani właśnie takimi mydełkami, no to piszcie do Jaga the Witch na Instagramie. Zebrać w ogóle w jednym miejscu wszystkich sercowników przedsiębiorczych, którzy coś tworzą. Dokładnie. I wspomóc właśnie ich promocję w tym czasie i możemy się... Dokładnie, szczególnie, że to jest trudny czas teraz dla każdego przedsiębiorcy tutaj jakiegoś mniejszego. A tu takie cuda powstają i właśnie warto o nich się dowiadywać, o takich mniejszych działalnościach również. Mniejszych od trzech również. Przed świętami, przed Mikołajkami, no cudeńka, to są... Przepraszam, piękne, jeszcze wszystko jest piękne.
choinka z kozim mlekiem o zapachu drzewa cedrowego. A jeszcze mam o Rudolfie nie powiedziałam, bo to nie jest renika, to jest Rudolf. Rudolf. Rudolf glicerynowy. Z trzema masłami o zapachu rumu. Wow. Śpiewam, jakbym po tym rumie była. To jest chyba dlatego marynarza ten Rudolf. Okej. Okay. Szok, co szok, to za ilość szalona. Ja nie wiem teraz, jakaś reszta nadziei. Czy kawka. I chciałam powiedzieć, że dzisiaj oboje nie mamy mocy, że wypiliśmy tylko jedną kawę, ale tu proszę bardzo, tak, kawka przyszła sama. Mocy. Ja cię kręcę. Agnieszka z córą. Dziękujemy. Dziękujemy. Wysyłamy buziolki. Tak. Mua, wielgachne i cudeńka. I wpadajcie Jagadewicz profil na Insta. Nie śpi! Kalendarze. Jezu, nie śpi jeszcze, nie możesz jeszcze spać. Vlogmasy są, nie ma spania. Alice oglądasz? Tak. Ja już widziałam. A ja nie oglądam akurat teraz, bo teraz to planowałem spać. Dlatego cię budzę. Oglądamy kalendarze teraz. Dobra. Wstawaj. Drodzy Państwo, nie muszę wstawać, patrz, na leniuszkę dzisiaj. Czwarty, drodzy Państwo. Ale czekaj, ty się przesuń. Co? Przesuń się, ja też jestem zmęczona, no. Jezu, człowiek chce sobie polecieć bez gaci normalnie wieczorem, a jest zawsze coś. Proszę, jedz pół. Mogę? Kolejny, tutaj nasz piękny pierniczek. Boże, Rafał! Ojej, to jest już grubo. Profanacja kalendarza. Poczekaj, grubo to będzie, jak będziemy leżeć. Trzymaj, bo ja muszę nas wyświetlić. Wszystko mi wypadło. O oh no, Rafał! Problem jest. Grażyna, problem jest. Co teraz mamy? Dobra, wylosuję jednego. Ale poczekaj, żeby nie znieść. Pierniczku. Proszę bardzo. Taki bardzo ładny tutaj. Proszę ustawić ostrość na mój dzwoneczek. No jeszcze. O, aparaciku, proszę bardzo. Taki dzisiaj mamy. Zupełnie losowo wybrany, bo wszystkie mi się wywaliły właśnie, bo się położyłem swoim cielskiem tutaj i wszystko mi wywaliło się. No co? Człowiek jest zmęczony, daj mu być takim kluchem. Drugi człowiek też. Dobra, to tu mamy taki, a kalendarz drapka, może zostanę milionerem, to wtedy w ogóle będę mógł się wylegiwać codziennie na Bahamach. Tak i nie ten. Tylko wieczorem w łóżku po robocie. Daj mi na chwilę, pokaż. Serio? Serio? Really? Ej, włosy mi naciskasz. Ej, boli. Mama kitka i teraz się mogę mścić przez te wszystkie lata. Grażyna, 5000 byśmy mieli dzisiaj. No dobra. Chcemy? To nawet wstanę z łóżka jeszcze. A ja za 5000 nawet nie wstanę. Zarób nam w drabce, co? Trapsa na tej klacie. Kartka. Kartka? Powinien być prezencik. Pomylili się. No i się nie ma sobie 5000. Jutro jest sobota, trzeba zakupy z mamą. Ja trzeba 5000. Nie co teraz? Teraz musisz wyjąć z portfela swoje 5000. Kredy nasze bym miał 5 zł, bym był innym człowiekiem. Ale to nie koniec prezentów, bo tutaj Mikołaj ze strony Rafała nas zaskoczył czymś, co bardzo, bardzo chcieliśmy mieć w swoim liście do świętego Mikołaja właśnie. I dostaliśmy pompkę akumulatorową, więc bezpiecznie. A już na Mikołajki? Tak, właśnie. A że jutro. Ostatni dzień przedmikołajkowy na basenie, to już możemy skorzystać, więc właśnie tutaj wyciągam, żeby się nauczyć tego nowego urządzenia i podładować ten akumulator. Skoro to jest pompka akumulatorowa, to pewnie trzeba ten akumulator czasami naładować. Ale czad. Dzisiaj tak się zmachaliśmy z pompką ręczną, pożyczoną też tak na szybko. I to był taki trening, jak na jakimś urządzeniu na siłowni, bo dmuchaliśmy gigantyczną piłkę. A tak, to myślę, że pójdzie śmigiem. Jak to w ogóle funkcjonuje? Co tu się robi? Rafał, ty coś wiesz? No wiem. No dobra, to już masz ważne. Masz ładowarkę, a w tym drugim masz pompkę i końcówki. Okej. Okay. Wow. I gdzie to zasysa powietrze i wsysa? Deflate, inflate. Zasysa. Dobra, już wiem. No, okej. Okay. Kinerowy się w tle będzie, bo... No, ja coś mówię. Jakbym miał opisać Adę jednym wydarzeniem, to by było to. Święta niezmieszana. Ulala. Ja nie wiem, co ja skleję z tego vloga dzisiaj, ale piwko kojarzy nam się z Gdańskiem. Vloga może skleisz, ale zdania potem nie wiem. I tak dzisiaj coś kiepsko szło. No i proszę, mówię, że potrzebuję energii na nagrywanie vlogmasów. Przychodzi akumulator nowy, cudownie, bo ostatnio już nasze... No nie ma się im co dziwić, codziennie są używane. A,
ale się za to zabrałam. Tadam. I już bardzo szybko padają niestety, trzeba ciągle ładować, także mam nadzieję, że ten będzie miał tę moc i da radę tworzyć z nami Vlogmas 2020, no i nie tylko, bo tamte nam służyły dobry rok. A to się dzieje, jak kupimy w zapasie prezenty, jakieś drobiazgi na święto, cukierki, słodycze, które będziemy dorzucać do prezentu. Ciekawe, co z nich się stanie. Instagramowym zadaniem na dziś było podanie tytułu swojego ulubionego filmu świątecznego. Tak oto powstała playlista powstała wczoraj z piosenkami świątecznymi, a dzisiaj lista świątecznych filmów, jest ich aż 20, także dziękujemy za wszystkie propozycje. I uwaga, uwaga, mamy tutaj, teraz przeklikam, od kogo mamy, od Kamyk85 kilka propozycji. Dalej mamy od Mamy Smerfa i Smurfetki, od Natalii, od Artura mamy jeszcze dekoracje świąteczne. Ashen Moments, Elfa podrzuciła nam. Jaga The Witch, którą już dzisiaj dobrze znacie z tego vloga. I kolejna propozycja. Domowe Love. Kasia tutaj nam podrzuciła chyba też. A nie, jeden film. Ale druga Kasia nam podrzuciła. Kolejny film. Dalej mamy, tutaj zniknął mnie, Gotowi na Święta profil. Tak jest. Tutaj mamy od Asi kolejną polecajkę, od Andromedy. Zauważyliście, że w ogóle te osoby cały czas się powtarzają i tak jest nam miło szalenie, że już jak się podjęliście, to codziennie właściwie wypełniacie te zadania bardzo. To jest miłe, naprawdę. Justyna, mamy nadzieję, że dla Was również, bo to jest fajna zabawa. Tutaj pokazaliśmy od Jaga The Witch nasz prezencik i zapowiedzieliśmy już zadanie na jutro. A tymczasem odsyłam Was jeszcze na bloga czegoada.pl, gdzie powstała lista 20 świątecznych filmów. I mamy tutaj Wasze propozycje, także cieszę się, że wspólnie mogliśmy coś takiego stworzyć. Przypominam, że jak tutaj na główną stronę wejdziecie i zajrzycie na poprzedni wpis, to jest świąteczna playlista, którą możecie sobie zapisać na Spotify albo właśnie tutaj przez bloga odpalić i ją również stworzyliśmy razem. Szanowni Państwo, kończymy montować Vlogmasa numer 4. Dzisiaj już zaczniemy 5, jest troszeczkę po północy, także teraz my lecimy ładować swoje akumulatory. Dziękujemy Wam pięknie za oglądanie, zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.